Niektórzy przedsiębiorcy porównują zakładanie firmy do nauki języka obcego. Trzeba opanować nowe słownictwo, definicje i reguły. Podobnie jest w biznesie. Na początku nawet przepisy brzmią jak język obcy. Zobaczmy przykład Basi. Basia od zawsze wysoko stawiała sobie poprzeczkę i pewnie dlatego tak wcześnie rozwinęła swoją pasję do języków. Kiedy skończyła studia, przyszedł czas na szukanie pracy. I wszystko poszłoby dobrze, gdyby nie jej językowe umiejętności, które przerastały oczekiwania pracodawców. Przychodziłam do potencjalnych pracodawców i pytałam: Ohayou gozaimasu! Shigoto ga hoshii! Sawadika! Chaniak tamgan! Ciao! Toimun lambek! Dzień dobry! Czy mają Państwo dla mnie pracę? Nie mogli zaproponować jej pracy adekwatnej do umiejętności, ponieważ sami nie mieli wielu klientów zainteresowanych nauką tak egzotycznych języków, jakimi władała Basia. Z czegoś trzeba żyć, pomyślała. Zaczęła na własną rękę zdobywać uczniów i z domu prowadziła korepetycje za pośrednictwem internetu. Gdy uczniów przybywało, postanowiła sformalizować domową działalność i stworzyć własną firmę – profesjonalną szkołę językową online. To był przełomowy okres, postanowiłam wykorzystać niszę rynkową. Zapamiętaj, nisza rynkowa to pewna grupa klientów, których potrzeby nie są zaspokojone. Powodem istnienia nisz rynkowych jest brak odpowiedniego produktu lub usługi. Na przykład szkoły języków Dalekiego Wschodu. Na szczęście językowa oferta naszej bohaterki okazała się atrakcyjna dla szerokiej grupy chętnych do nauki w sieci. W ten właśnie sposób narodziła się firma World Passion, w której Basia realizuje swoją pasję do języków. Wystarczył pomysł i jedna decyzja. Reszta to formalności urzędowe. W Urzędzie Miasta zrobiła wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG i już tak zarejestrowała firmę. Dziś zrobiłaby to przez internet. Zapamiętaj! Rejestracja firmy odbywa się poprzez wpis do specjalnej bazy danych CEIDG lub KRS. Poprzez wpisanie do rejestru firma rozpoczyna swoją legalną działalność. W przypadku jednoosobowej firmy Basi wystarczył wpis do CEIDG. Na początku prowadziła działalność w domowym zaciszu. Szybko okazało się, że decyzja o założeniu firmy była strzałem w dziesiątkę i już pół roku później Basia mogła zatrudnić pierwszych pracowników. Pamiętaj, że pomimo dobrych chęci i najnowocześniejszych narzędzi, przedsiębiorstwo nie będzie dobrze funkcjonowało bez płynności finansowej. Jest ona tak samo ważna jak sam zysk. Zapamiętaj! Płynność finansowa oznacza, że Twoja firma ma środki finansowe na pokrywanie swoich zobowiązań w terminie. Dzięki temu zapłacisz na czas pracownikom i podwykonawcom, wykonasz przelewy do ZUS. A Twoja firma będzie cieszyła się renomą dobrego pracodawcy i partnera biznesowego. To ułatwia znalezienie odpowiednich pracowników, którzy stworzą kompetentny zespół. Klienci płacą mi po skończonym zleceniu, często w połowie kolejnego miesiąca. Ale bezpieczeństwo finansowe pozwala mi spać spokojnie. Z myślą o płynności finansowej warto nawiązywać relacje z kontrahentami, którzy nie mają problemów z płaceniem w terminie. Część zarobionych pieniędzy możesz inwestować w rozwój firmy i szkolenia personelu. Wykwalifikowani pracownicy zdejmą z ciebie ciężar niektórych obowiązków, co pozwoli ci skupić się na strategicznym rozwoju biznesu. Na początku bywa ciężko. Kiedy prowadzisz własny biznes, wakacje stają się luksusem. Ale pracujesz na siebie i nie masz szefa, który rozlicza cię z efektów. Od kiedy sama jestem szefem, cieszy mnie każda wypłata moich pracowników, bo jestem za nich odpowiedzialna. Niemniej od Basi zadowoleni są pracownicy, których zatrudnia. Zapamiętaj, zatrudnienie to inaczej praca za pieniądze w oparciu o umowę pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Dostępne są różne formy zatrudnienia. Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie. Rodzaj umowy zależy od charakteru i celu współpracy. Pamiętaj, że warto określić jasno warunki zatrudnienia. Daje to poczucie bezpieczeństwa zarówno Tobie, jak i Twoim pracownikom. Dziś część współpracowników Basi pracuje zdalnie. Dzięki internetowi świat staje się coraz mniejszy, zaś komunikacja łatwiejsza i odbywa się szybciej. Wciąż pojawiają się nowe możliwości, przez co w branży językowej niezmiennie rośnie konkurencja. Aby nie polec, Basia stawia na marketing i reklamę. Wykorzystuje reklamę w internecie i w mediach społecznościowych. Używa do tego komunikatorów internetowych, poczty e-mail oraz specjalistycznych programów do komunikacji online. To dzięki nim sprawnie porusza się w internetowym świecie, gdzie jest w stałym kontakcie ze swoimi uczniami i klientami. Wiele osób już na samym początku wiąże z biznesem nadzieję na ogromne zyski, ale Basia dobrze wie, że nie od razu Rzym zbudowano. Początki biznesu World Passion wiązały się głównie z inwestycjami, które umożliwiły organizację grupowych zajęć nauki języka online. Było to możliwe dzięki zakupowi odpowiednich programów komputerowych.
przypadku szkoły językowej online odchodzą kwestie wynajmu pomieszczeń do nauki, bo ta odbywa się na odległość. W miarę kolejnych inwestycji firma World Passion rośnie w siłę, a Basia zdążyła już dopisać kolejny rozdział w swoim planie, tworząc biuro tłumaczeń i agencję marketingową. W planach jest też stacjonarna szkoła językowa w Rzeszowie, a potem może filie w innych miastach? Podsumowanie. W dzisiejszym odcinku dzięki Basi i jej szkole językowej World Passion nauczyliśmy się, czym jest nisza rynkowa, jak ważna dla biznesu jest płynność finansowa oraz jakie korzyści niesie ze sobą zatrudnianie pracowników. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.